Dzień dobry Państwu. Dzisiaj kolejne spotkanie i kolejne odpowiedzi na Państwa pytanie, które dotyczą zarówno instytucji miejskich, spraw naszego miasta, jak i przyszłości. Jedna z osób wprost pyta w taki sposób. Informował Pan poprzez media, iż nie zamierza ubiegać się o ponowny wybór na urząd prezydenta Tarnowa. Czy to ostateczna decyzja? Czy w takim razie planuje Pan wykorzystać swoje wieloletnie doświadczenie w Radzie Miejskiej Tarnowa lub Sejmiku Wojewódzkim? Szanowni Państwo, faktycznie złożyłem taką publiczną deklarację, posługując się wieloma argumentami. Jednym z najważniejszych jest fakt, iż w przyszłym roku mija 34 lata od mojego zaangażowania w sprawy Tarnowa. Zostałem wówczas wybrany radnym. 4 lata później, czyli w 1994 roku, zostałem po raz pierwszy prezydentem Tarnowa, a potem wybieraliście mnie Państwo jeszcze dwukrotnie, a więc 3 kadencje prezydenta Tarnowa, w międzyczasie 2 kadencje wicemarszałka, w tym przez pewien czas pełniłem obowiązki marszałka po wypadku świętej pamięci pana Marka Nawary. W ostatnich wyborach parlamentarnych zdecydowałem się reprezentować Koalicję Obywatelską i otrzymałem bardzo dobry wynik. Dziękuję Państwu za to. Zająłem 3 miejsce, a to oznacza, że jeżeli pani poseł Urszula Augustyn lub pan poseł Robert Wardzała obejmą jakąś funkcję państwową, która będzie uniemożliwiała kontynuowanie pracy poselskiej lub z jakiegokolwiek innego powodu nie będą mogli pełnić tej funkcji, to ja automatycznie obejmuję fotel w parlamencie, w Sejmie i staję się posłem. Ten argument jest dla mnie bardzo ważny, bo nie chciałbym, aby w trakcie przyszłej prezydentury mieszkańcy musieli wybierać ponownie prezydenta. Nie będę startował w wyborach w kwietniu przyszłego roku, natomiast jestem w pełni sił, jestem zdeterminowany pracować dla miasta, dla Tarnowa i oddaję się do dyspozycji zarówno rządu, który konstruuje się w tej chwili, jak i władzom regionalnym, bo chciałbym, aby również z tej pozycji, czyli z Krakowa czy z Warszawy, wspomagać rozwój Tarnowa. Wiem, jak to jest bardzo potrzebne i wiem, jak przez ostatnie lata brakowało nam takiego wsparcia osób, które z jednej strony reprezentują Tarnów, a z drugiej strony nie myślały o jego rozwoju dość intensywnie. Kolejne pytania zmierzają już do innych, mniej personalnych odniesień. Co może zrobić Tarnów, aby zatrzymać ludzi w mieście? Tych, którzy zamiast Tarnowa wybierają Kraków. Przecież Tarnów ma wszystkie atuty do tego, żeby ludzie tutaj mieszkali. Czy problemem jest zbyt mała odległość od Krakowa, który siłą rzeczy przyciąga wszystkich? Tak, to jest bardzo ważny argument, ta bliskość Krakowa. Krakowa, milionowej metropolii, niedaleko Śląska, blisko 4-milionowej, już brakuje słów, żeby nazwać to metropolią, bo to jest coś więcej razem z Krakowem, a więc mamy obok naszego miasta potężne ośrodki przemysłowe, naukowe, które stwarzają dobre warunki do pracy, do rozwoju, do kontynuowania nauki. I z perspektywy Tarnowa to jest pewien problem, bo wiele osób ambitnych, takich, które kończą studia poza Tarnowem, już do naszego miasta nie zawsze wraca. Siła przyciągania jest adekwatna do potencjału, który reprezentujemy, a ten, jak już powiedziałem, jest inny, jest mniejszy niż wielkiego Krakowa czy innych obszarów naszego kraju. W związku z tym stawiamy na rozwój budownictwa mieszkaniowego, stawiamy na rozwój gospodarki, tak aby te atrakcyjne miejsca pracy tutaj powstawały, ale też słyszę już bardzo często, że wiele osób chciałoby pracować w Krakowie, bo tam ma odpowiednie dla swoich kwalifikacji propozycje, ale mieszkać dalej w Tarnowie. Rozwinięta kolej, rozwinięte połączenia komunikacyjne, autostrada, ale również połączenia autobusowe sprawiają, iż ten dojazd do miejsca pracy
jest łatwiejszy niż kiedykolwiek. Stąd można powiedzieć taki boom mieszkaniowy w naszym mieście i wiele firm, deweloperów, ale również samo miasto buduje mieszkania, zakładając, że właśnie w Tarnowie wiele osób będzie chciało zamieszkać. Niezależnie od tego powstają strefy gospodarcze i szczególnie w takim sektorze automatyki przemysłowej odnotowujemy naprawdę duży progres. To jest związane również z rozwojem przemysłu, czy generalnie gospodarki 4.0, czyli opartej na cyfryzacji. Kolejne pytanie. Co władze Tarnowa mogą zrobić dla studentów i absolwentów, którzy chcieliby zamieszkać czasowo, a później osiedlić się na stałe w Krakowie? Już częściowo odpowiedziałem na to pytanie w poprzednim, ale mogę uzupełnić, że jakość życia jest szalenie ważna nie tylko dla młodych ludzi, nie tylko dla tych, którzy zakładają rodziny, ale również dla osób, które chcą tutaj spędzić swoje życie. W związku z tym tak dużo wysiłku w ostatnich latach wnieśliśmy, aby poprawiać czy ofertę rekreacyjną, parki, czy ułatwienia w poruszaniu się po mieście, rozwiązania komunikacyjne są coraz lepsze. Ale najważniejsze są miejsca pracy, szczególnie dla osób aktywnych, stąd strefa gospodarcza, czy ta przy zakładach mechanicznych, czy ta przy piaskówce. No i teraz duża nadzieja związana z udostępnieniem terenów przy ulicy Komunalnej na nową strefę gospodarczą. Czy planowany jest zakup autobusów przegubowych, które obsługiwałyby między innymi linię numer 9 w godzinach szczytu? Tarnów jest średnim miastem. Wyposażony jest w autobusy, które są odpowiednie dla układu komunikacyjnego, który mamy w oparciu o ten przecież staromiejski układ komunikacyjny, bo wiele osób potrzebuje, chce dojechać do centrum miasta. A tutaj wąskie ulice, których nie sposób poszerzyć, bo przecież nie ma takiej fizycznej możliwości, nie można dostosować do tak długich autobusów. Stąd widzę rozwiązanie raczej w większej częstotliwości kursowania autobusów, wspomnianej dziewiątki. Mamy odpowiedni sprzęt, liczymy się z tym, że będziemy już niedługo dysponować elektrycznymi autobusami, będzie ich po prostu więcej. Problemem są tylko koszty funkcjonowania komunikacji miejskiej, bo ta wymaga dotowania z budżetu miasta i w przyszłym roku, w przyszłym budżecie musimy zagwarantować blisko 40 milionów złotych w miejsce 20 kilku jeszcze sprzed 3-4 lat, a więc te koszty eksploatacji komunikacji są coraz większe i tu bym upatrywał raczej możliwości zwiększenia częstotliwości, gdyby można było więcej pieniędzy przeznaczyć na komunikację publiczną. Ciesząc się z budowy nowego stadionu, chciałbym jednak zauważyć pewną rzecz. Całość modernizacji szacuje się na 50 milionów złotych. Czy nie warto zadaszyć drugiej trybuny, skoro ma spełniać wymogi pierwszej ligi? Przy takiej inwestycji warto zadbać o komfort widzów. No oczywiście, że tak. Nowy stadion w Mościcach został wybudowany w dużej części, myślę, że 3/4 tego stadionu już jest kompletne i oddane do użytku. To jest główna trybuna i całe zaplecze dla sportowców, dla sędziów. W tej chwili ogłosiliśmy przetarg na budowę boiska dla potrzeb drużyn piłki nożnej i w kolejnym etapie będzie budowana trybuna. Obok obecnego stadionu dla potrzeb tej nowej murawy będzie również nowoczesne oświetlenie, które zapewni również transmisje telewizyjne. Natomiast trybuna będzie potrzebna wtedy, kiedy będzie drużyna piłkarska, tarnowska drużyna będzie gotowa do rozgrywek w wyższych ligach. I cały program, cała koncepcja budowy tego stadionu obejmuje również trybunę, która będzie również zadaszona, ale to będzie kolejny etap, który będzie zrealizowany w następnych latach. Wszystko też związane jest z funduszami. Bardzo liczymy na posłów pana Piotra Górnikiewicza, pana Roberta Wardzałę, które są osobami zainteresowanymi sportem, iż będą mogli lobować na rzecz tarnowskich potrzeb sportowych również w tym zakresie. Bardzo liczę na ich aktywność. Kolejne pytanie jest dużo szersze. Jeden z mieszkańców przesłał bardzo duży list, obszerny list, w którym proponuje pewne modyfikacje
mogące usprawnić ruch na głównych ulicach miasta. Ten list przekazałem do dyrektora zarządu drogi komunikacji i mogę już powiedzieć, że jest szczegółowo analizowany, ale w tej chwili mogę odpowiedzieć na jedno ze szczegółowych pytań. Chodzi o sygnalizację świetlną, regulującą przejście dla pieszych na ulicy Mickiewicza obok Urzędu Miasta. W tej chwili tutaj ruch pieszych jest wspomagany, sterowany przez strażników miejskich, ale sygnalizacja świetna dopiero rozwiąże kompleksowo cały problem, szczególnie przejazdów w godzinach szczytu. Dokumentacja jest w tej chwili w przygotowaniu. Mam nadzieję, że w ciągu kilku miesięcy będzie pozwolenie na budowę i w przyszłorocznym budżecie znajdą się pieniądze na budowę tej sygnalizacji, tak aby skorelować sygnał świetny i sterowanie tym przejściem z całym układem sterowania ruchem, bo przecież przypomnę, że wszystkie sygnalizacje świetne w Tarnowie są połączone do centrum zarządzania i dzięki temu możemy, jak Państwo widzicie, dosyć sprawnie przejeżdżać również w godzinach szczytu przez nasze miasto. W ciągu ulicy Elektryczna, Spokojna i rond Kaczyńskiego Mazowieckiego jakiś czas temu wyłączono średnio co drugą lampę, tłumacząc to oszczędnościami. Proszę jednak zauważyć, że są to lampy LED-owe pobierające minimalną ilość energii. Zrobiono tak, że wyłączono również lampy oświetlające przejścia dla pieszych w okolicy Tamelu. Czy planowane jest przywrócenie pełnego oświetlenia? Można byłoby zastosować też wyłączenia po północy, a przywrócić oświetlenie w godzinach większego ruchu. Ta arteria jeszcze do 2019 roku była w ogóle pozbawiona oświetlenia, więc to, co dzisiaj mamy, jest zdecydowanie lepsze niż to poprzednie, ale rozumiem, że po to jest oświetlenie, żeby było po prostu bezpiecznie. Natomiast z drugiej strony mamy konieczność oszczędzania na energii elektrycznej, której koszty rosną radykalnie z roku na rok. Stąd te ograniczenia w korzystaniu z oświetlenia. Przeanalizujemy pana sugestie. Ten system oświetlenia ulicy Elektrycznej i Spokojnej jest tak wykonany, że można sterować również zdalnie. Jeżeli Państwo zauważacie, że to oświetlenie jest niewystarczające, spróbujemy jeszcze raz poprosić inżyniera ruchu, żeby zbadał inne możliwości i ewentualnie przywrócić to oświetlenie, a faktycznie wyłączać w godzinach późniejszych. Czy i kiedy będzie możliwa dalsza rozbudowa ciągu komunikacyjnego z osiedla Westerplatte do Mościc, czyli ulic Wyszyńskiego i Czystej? To jest droga wojewódzka, która ma dosyć istotną rolę w układzie komunikacyjnym naszego miasta. Dodatkowo muszę powiedzieć, że planowane jest wykonanie trzeciego zjazdu z autostrady na ulicy Niedomickiej. W związku z tym obciążenie tego ciągu komunikacyjnego, a szczególnie od ronda Kaczyńskiego do Mościc, będzie w najbliższym czasie o wiele większe. Jest projekt budowlany, są uzgodnienia ze wszystkimi instytucjami, które są odpowiedzialne za przygotowanie właściwych rozwiązań komunikacyjnych. Natomiast kluczem są pieniądze. Mam nadzieję, że KPO, które niesłusznie zostało wstrzymane w ostatnich latach, a jest nadzieja, że będzie przywrócone Polsce, da taką możliwość wykonania właśnie tak dużych inwestycji jak poszerzenie ulicy Wyszyńskiego. To jest bardzo potrzebne również ze względu na rozwijające się budownictwo mieszkaniowe w okolicy ulicy Chyszowskiej. Tam powstanie rondo i lepszy sposób włączenia do ruchu miejskiego. Tak bardzo liczę na te pieniądze. Nie tylko zresztą w sprawie ulicy Wyszyńskiego, ale również połączenia Tuchowskiej z ulicą Krakowską, czy niezbędne fundusze na wykonanie wschodniej obwodnicy naszego miasta. To są wszystkie pytania, które Państwo nadesłaliście do naszego rzecznika prasowego. Bardzo proszę o kontynuowanie. To jest dobry sposób komunikowania się wzajemnego. Postaram się odpowiedzieć na wszystkie pytania, o ile tylko Państwo zdecydujecie się je zadać. Do zobaczenia i mam nadzieję, że w przyszłych cyklach odpowiem na wszystkie szczegółowe pytania, które Państwo zadacie.
Do zobaczenia.